Dziś jest Dzień Kobiet, w związku z tym postanowiłam poddać się testowi na kobiecość. Trochę boję się wyniku. Jakie to jest trudne pytanie! O Jezu! Jestem na pewno... o Jezu, jaka ja jestem? Nie, no to zajmie 2 lata ten quiz. Jaką jestem kobietą? Wydaje mi się, że taką... nie wiem jaką... Boże, mówiłam już, że ciąża strasznie przeszkadza w myśleniu. Jestem kobietą bardzo temperamentną, co nie oznacza, że kłótliwą, bo raczej bardzo cenię sobie spokój. Bardzo też lubię taki trochę, już mam wrażenie, starodawny taki podział obowiązków. Lubię, że facet jest prawdziwym facetem, a kobieta jest kobietą i może poczuć się tak właśnie czasem jak mała dziewczynka, czasami bardzo kobieco, że jest rozpieszczona, doceniona, a ja za to wszystko odpłacam bardzo, bardzo takim ciepłem, dobrem i dobrą energią. Róże. Tylko najmniej w sumie lubię róże czerwone, czyli ten kolor, który zazwyczaj kobiety kochają, zdecydowanie nie jest moim ulubionym kolorem. Lubię róże w kolorze ekry. Och, jedno miejsce. To by było dziwne chyba, gdybym powiedziała, że mój dom, bo kocham mój dom, ale jednocześnie bardzo kocham podróże. Dom jest taką bazą, ale w ogóle jestem taką osobą, która kocha być w ruchu i zwiedzać różne miejsca i przebywać w różnych miejscach z różnymi ludźmi. Ale jak mam tak wychillować, to zdecydowanie tylko dom. Na przykład żadne spa mnie nie chilluje. To jest takie, że cały czas jestem w napięciu, że w tym szafoku dobrze wyglądam, czy noga mi się dobrze ułożyła, kto mnie tu widzi, więc to mnie tak do końca nie relaksuje. To jest nawet stres, kto cię masuje, czy kobieta, czy facet, czy zauważył, że tam po prostu skórka pomarańczowa. No tak, nie, dom, kocham dom. Bez torebki. Balsam do ust. Ponieważ mam duże usta i one często bardzo mi się wysuszają i pierzchną, więc wtedy jest takie niefajne uczucie. Dlatego taki balsam to jest rzecz, którą muszę mieć zawsze i właśnie to nie musi być błyszczyk, to nie musi być coś, co ma kolor, tylko coś, co dobrze nawilża. A to zależy, gdzie idę. Bywa, że to jest 5 minut, bo to są tak szybkie zęby, dresik, tutaj kitek u góry i lecę. No ale bywa, że i 2 godziny. Kocham zapach chleba. Nie ma piękniejszego zapachu na ziemi. Świeże pieczywo to jest coś, co zawsze mnie powala i to jest też takie zabawne, bo teraz jak jestem w ciąży, to miałam taki moment, że odrzuciło mnie od wszystkich zapachów, a w ogóle jestem totalną fanatyczką perfum. Mam jakieś kosmiczne ilości flakonów w domu. Kocham zapachy. I jedyny zapach, który byłam w stanie tolerować w ciąży, to był właśnie zapach pieczywa. Wszystkie inne Chanel odpadły. Ja ogólnie sobie deserów nie odmawiam, nie tylko tego jednego ulubionego, bo akurat kocham słodycze, ale takie moje ulubione to jest beza, jak właśnie tak z tym takim mascarpone i z tymi owocami. Oh. Ale też lody i tiramisu i napoleonka, jak jestem w Paryżu. No, nie, no trochę by się tego uzbierało. Lubię słodkie. Jak mi się przybierze, zupełnie nie wiem, jak to się dzieje, ale czasem patrzę, wchodzę na wagę i ups! To moim patentem jest po prostu nie jedzenie wieczorem. Nic tak na mnie nie działa, jak to, że po prostu od jakiejś godziny, no 18 to by było super, ale jak od tej 19 nie jem, to efekty są po prostu natychmiastowe, z dnia na dzień chudne. A jak po prostu wieczorami jem, to z dnia na dzień po prostu tyję. Ostatnio czytam bardzo wielu nowych pisarzy, ale to tak na przykład było tak, że czytam na przykład dopiero po ich jednej książce, więc ciężko mi ocenić ich twórczość poprzez jedną książkę. Natomiast już no, taki sprawdzony, ukochany i z milionem dobrych książek, no to jest Grisza.
ostatnio wzruszyły mnie dwa filmy, które oglądałam w dosyć niedalekim od siebie odstępie czasowym. I to były Narodziny Gwiazdy i Bohemian Rhapsody i po prostu wymiękłam na obu. Pomimo tego, że niby tematyka podobna, bo muzyczna, to były tak inne, tak różne, bo tutaj prawdziwa historia, tutaj wymyślona, ale obie po prostu wyciskające łzy, nie tylko ze mnie, z mężczyzn też się okazuje. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi tę chusteczkę haftowaną. ulubiony projektant, no jest ich kilku tak naprawdę, w zależności od tego, na jaki rodzaj garderoby zwracamy uwagę, bo jeżeli chodzi na przykład o suknie, nie mogę jednego wymienić, tylu ich jest. Uwielbiam suknie od Valentino. Uwielbiam suknię od Elisab i jeszcze kurczę, niestety dużo by się tego znalazło. Wszystko. Kobiety w ogóle mam wrażenie, że po prostu pędzą jak szalone w samorozwoju i robią milion razy lepiej różne rzeczy niż mężczyźni. Natomiast czy są takie rzeczy, w których nie możemy z nimi konkurować? Wydaje mi się, że już chyba takich rzeczy w ogóle nie ma. Ale z drugiej strony oni też z nami konkurują, tak? Weszli do kuchni i co? Gotują? Gotują. I super im wychodzi? Super im wychodzi. Więc mam wrażenie, że teraz już nie ma takiego podziału ról na kobiece, męskie. Po prostu każdy robi to, w czym jest dobry. Nie wypada kobietom usługiwać mężczyznom. Z odpowiednią osobą. Mam wrażenie, że jednak 100 razy bardziej liczy się to z kim, niż gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach. Oczywiście mamy te swoje romantyczne marzenia, ale też one się różnią u każdej z nas. Ale tak, ten odpowiedni facet to jest baza dobrej randki. To zależy też czy życiowo, czy zawodowo, bo mam wrażenie, że chyba takiej jednej idealnej osoby nie udało mi się poznać, więc oczywiście mogłabym wymyślać, że jest to Meryl Streep, którą kocham, cenię i uwielbiam, ale tak naprawdę nie wiem jaka ona jest na co dzień, nie mam pojęcia jaką ona jest osobą, czy ona jest dobrą osobą i czy jej zachowanie i wszystko byłoby dla mnie inspirujące. Na pewno jest moją ogromną idolką. W kwestii zawodowej, swojego kunsztu aktorskiego, no po prostu jest wow, ale tak życiowo, myślę tu o mojej mamie, a myślę, cały czas myślę, czy ma jakąś konkurencję, czy ktoś jej depcze po piątach, po piętach, chyba nikt jej nie depcze. Powinno się obchodzić Dzień Kobiet najlepiej codziennie. Moje drogie, z okazji Dnia Kobiet życzę Wam dużo radości, szczęścia, samych cudownych mężczyzn w Waszym otoczeniu, ale przede wszystkim nie zapominajcie o sobie, nie tylko dziś, ale ogólnie każdego dnia. Bądźcie szczęśliwe, realizujcie się i spełniajcie swoje marzenia, bo nikt za Was tego nie zrobi. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i komentarz pod spodem. Tutaj przygotowałam dla Ciebie kolejne propozycje, które mogą Ci się spodobać. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nigdy już nie przeoczysz premiery.